Dobry wieczór Państwu. Czy lepiej jest być bogatym, czy też nim nie być? Oto problem palący zarówno ubogich, jak i zamożnych. Wiele głosów jest za, wiele przeciw. Nie podsuwając Państwu żadnej sugestii w tej sprawie, postaramy się rzucić na nią snop światła, przedstawiając wstrząsającą tragedię pod tytułem Sieroca Dola, w której udział biorą ojciec sierotki, przyjaciel ojca sierotki, syn przyjaciela ojca sierotki, jego zły koleżka, sierotka jako taka i ja. Życzę Państwu dobrego odbioru. Wierny mój przyjaciel, oto czuję zbliżający się kres. A trudno. Czy widzisz ten wór złota? Gdy mnie już nie stanie, będzie on własnością mojej córki, przyszłej biednej sierotki, która zagubiła się gdzieś zaraz po urodzeniu. Odnajdź ją i wręcz jej ten wór. Nie żegnaj, mój przyjacielu, lecz do widzenia. Minęło kilka lat. Niestety biedna sierotka tak się gdzieś zapodziała, że przyjaciel jej ojca w żaden sposób nie mógł jej odnaleźć. A kiedy on sam z kolei poczuł zbliżający się kres, wezwał do siebie swego syna. Synu mój jedyny, oto leżę na łożu śmierci. Ach, trudno. Czy widzisz ten wór złota? Należy on do córki mego zmarłego przyjaciela, biednej sierotki, która gdzieś się zapodziała zaraz po przyjściu na świat. Odszukaj ją i wręcz jej ten wór. Żegnaj, mój synu jedyny, że gnaj na zawsze. Wszędzie przecież byłem. W Paryżu, Londynie, Hongkongu. Nigdzie tej sierotki nie znalazłem. Co robić? Co robić z tym przeklętym worem złota? Jak się masz, mój drogi szkolny kolego? Gdzieżeś tak długo bywał i czemuś taki smutny? Lecz co widzę? Toż to wór pełen złota. Uhuhu, gdybym to ja miał tyle złota, co ty w tym worze, byłbym najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. O, niestety, mylisz się, mój drogi. Ten wór nie do mnie należy. Jest własnością biednej sierotki, córki zmarłego przyjaciela mojego ojca, która zaraz po urodzeniu gdzieś się zagubiła. I muszę jej to złoto oddać. Czemużeś dotąd tego nie uczynił? Ba, cały świat zjeździłem. Ale co już jaką sierotkę znalazłem? To okazywało się, że to nie ta. Na podróże cały swój majątek wydałem i jestem bez grosza. Żal mi cię, mój przyjacielu, ale jeszcze bardziej żal mi złota, które tak bezużytecznie się marnuje. Wiesz co? Wspaniała myśl przychodzi mi do głowy. Przecież jesteśmy w Monte Carlo. Idź do kasyna gry i postaw całą tę sierocą dolę. A kiedy wygrasz ogromny majątek, oddasz sierocie co sieroce, a sam weźmiesz czystą wygraną. Toż to znakomity pomysł. Przecież wcześniej nie wpadł mi tu do głowy. No. Dzięki ci. Dzięki, drogi kolego. Uratowałeś mnie od niechybnej nędzy. Bądź pewien, że cię sowicie wynagrodzę. Dzięki ci. Dzięki. Nie ma za co. Zobaczymy, czym to się skończy. Biedny syn przyjaciela ojca sierotki. Zupełnie wyleciało mu z głowy, że niekiedy zdarza się, że ktoś w ruletkę przegrywa. Niestety, to właśnie jemu się przytrafiło. Niestety, wszystko straciłem. I cóż mam teraz zrobić?
jak nie udać się na skałę samobójców i nie rzucić się w odmęty śródziemnego morza. A co słyszę? Ach, to jakaś nucąca, radosną piosenkę dziewczyna zdąża alejką parku, kasyna gry. Przepraszam, przepraszam panu. Przestraszył mnie pan? O, bardzo przepraszam. Czy nie wie pani, którędy się idzie do skały samobójców? Skała samobójców? Skała samobójców znajduje się w przeciwnym niż ja idę kierunku, bowiem ja się udaję do altany wygranych szczęśliwców. A czyżby powiodło się pani w grze? Istotnie. Wygrałam krocie stawiając na dziewiątkę, lecz w porę grać przestałam, poprzestając na małym. Te parę skromnych milionów wystarczy na moje skromne potrzeby. A ja właśnie krocie przegrałem. Ale nie martwi mnie to, że straciłem wszystkie pieniądze. Ba, całe wory złota, które już, a byłyby moje. Najbardziej martwi mnie to, że straciłem ten jedyny wór należący do biednej sierotki córki zmarłego przyjaciela mojego ojca, która zaraz po urodzeniu się gdzieś zagubiła. Szukałem jej całe moje życie, ale nigdy, nigdzie jej nie znalazłem. To ja jestem ową sierotką. To mój przegrałeś pan majątek, moją sierocą dolę. A całe życie marzyłam, że mnie w końcu odnajdziesz, złotem obsypiesz i pojmiesz za żonę. Ach, jakżem była w mych marzeniach szczęśliwa. A teraz, na cóż mi te złoto i brylanty? Na cóż mi wygrane pieniądze, skoro ten, którego kochałam podświadomą, sierocą miłością, okazał się zwykłym przeniewiercą? Cóż pozostaje mi innego, jak nie udać się również na skałę samobójców i nie rzucić w odmęty morza? O, ja nieszczęsna! Raz, dwa... Jakoś żadnych pluśnięć nie słychać. Więc może biedna, choć bogata sierotka i syn przyjaciela jej ojca jakoś się porozumieli. Czyżby wygrane przez sierotkę krocie przyniosły im jednak szczęście? Więc może lepiej na wszelki wypadek być bogatym niż... Niestety... Nie możemy na to dać państwu jednoznacznej odpowiedzi. Dobranoc.